Cześć, jesteśmy w kinie w Tramkach i właśnie zakończył się pierwszy dzień naszego festiwalu. Dla mnie czas robienia festiwalu to jest czas, kiedy generalnie nie chodzę do kina, bo bardzo dużo oglądam poza. Natomiast w ogóle jestem kinomanką i jak pojechałam na studia z mojej miejscowości, to raczej wszystkie pieniądze wydawałam na kino niż na coś innego. Pilnuję sali, witam gości, ale ogólnie jest to bardzo fajnie. Bez naszych wolontariuszy nic by się nie odbyło. Chodzi pan czasem w trampkach? Jasne, że chodzę w trampkach. Jestem byłym sportowcem, także trenowałem od 6 roku życia. Bardzo lubię wysiłek fizyczny. Nie umiem inaczej spędzać czasu. No niestety, nie mogę gdzieś tam się położyć i leżeć i patrzeć na słońce. Cały czas muszę biegać gdzieś, nie wiem, kajak, rower. Także chodzę w trampkach. Dzisiaj oczywiście też, szanując tutaj wszystkich uczestników, również w trampkach. Mieliśmy dzisiaj możliwość obejrzeć pierwszy film. Była to Zielona Szkoła, opowiadająca historię dziewczynki, która spotkała wyjątkową przyjaciółkę, małą myszkę. Co wam się tak najbardziej podobało w filmie, który właśnie miałyśmy możliwość oglądać? Cała ta zielona szkoła, jak ta dziewczynka miała tą myszkę, jak szukała jej. A tobie? Jak miały różne atrakcje, przygody, wyruszali w nieznane wyprawy. Następnie młodzi widzowie mogli oglądać improwizowany spektakl pod tytułem Nikt nic nie wie. Za tą enigmatyczną nazwą kryła się świetna zabawa i popis aktorów. Zapraszamy was podczas następnych dni na naszym festiwalu, abyście też mogli przybić z nami kinotrampkowego żółwika.